Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu, moim gościem jest Tomasz Rzymkowski, Ruch Kukiz 15. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Rektorze. Może zacznijmy od kwestii polityczno-prawnej, nie wiem czy bardziej politycznej, czy bardziej prawnej, bo się teraz wszystko oczywiście bardzo miesza. I od prostego pytania, kto jest obecnie Pańskim zdaniem oczywiście pierwszym prezesem Sądu Najwyższego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Pani profesor Małgorzata Gersdorf. To wynika wprost z artykułu 183 ust. 3 Konstytucji, mówiącym o 6-letniej kadencji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Pani profesor sprawuje kadencję do 30 kwietnia 2020 roku. Oczywiście od razu tu odpowiadam adwersarzom, którzy twierdzą, że jest to właśnie to drugie pytanie jednak, no bo ci, którzy przygotowali obecne ustawy, które obowiązują, przynajmniej no, nie zostały zanegowane, twierdzą, że prezes Małgorzata Gersdorf przestała być prezesem w związku z tym, że skończyła 65 lat, a zgodnie z tymi ustawami wszyscy sędziowie powyżej 65 roku przechodzą automatycznie w stan spoczynku. Pan rektor pewnie się zgodzi ze mną, że ustawa jest normą niższej rangi w stosunku do konstytucji. Moi adwersarze podnoszą artykuł 180 ust. 4, mówiący o tym, iż wiek przejścia w stan spoczynku określa ustawa. I rzeczywiście ustawa określiła 65 rok życia jako tą cezurę czasową, która przenosi z mocy prawa sędziów w stan spoczynku. Przy czym pamiętajmy, jest to norma zawarta w ustawie. A przywołany już wcześniej artykuł 183 ust. 3 Konstytucji mówiący o 6-letniej kadencji jest normą wyższej rangi i znajduje się w Konstytucji. Czyli mówiąc wprost, wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego poza pierwszym prezesem Sądu Najwyższego podlegają tej normie, natomiast pierwsza prezes ma umocowanie. No ale adwersarzy, używając pańskiego języka, tak, panie pośle, twierdzą, że nie można stosować konstytucji wprost, tylko za pośrednictwem ustaw. I że jeśli w ustawie znalazł się ten przepis, to trzeba go stosować. A jeśli ktoś ma wątpliwości i sądzi, że jest kolizja między tym, co jest w ustawie, a tym, co jest w konstytucji, powinien wnieść sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Znaczy ja nie widzę tutaj podstaw do wniesienia sprawy do Trybunału Konstytucyjnego. Widząc to w grudniu ubiegłego roku, kiedy były prace nad ustawą o Sądzie Najwyższym, tą 5 wersji wstecz, bo w miniony piątek 5 ustawę o Sądzie Najwyższym Sejm uchwalił od grudnia ubiegłego roku, czyli w ciągu powiedzmy 7 miesięcy mamy 5 nowelę. I wówczas proponowaliśmy poprawkę, która wyłączała pierwszego prezesa Sądu Najwyższego z tych norm dotyczących przejścia w stan spoczynku. I wówczas podczas głosowania, już podczas trzeciego czytania projektu ustawy i Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska głosowały przeciwko tej poprawce, a Nowoczesna się wstrzymała. No tak, ale wnosząc dzisiaj tego byśmy typu, w ogóle nie siedzieli, nie rozmawiali na ten temat. Ale wnosząc tego typu poprawkę, w pewien sposób przyjęli Państwo założenie, że ustawa faktycznie może opisywać pozycję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, w sensie jego wieku, prawda? Tak. No bo gdyby ustawa tego robić nie mogła, to Państwo by nie wnosili poprawki do ustawy, skoro rzecz byłaby tak jasna i zostałaby zapisana wyłącznie w Konstytucji. Tak, ale to było działanie z naszej strony, które by rozwiewało wszelkie wątpliwości. To znaczy ustawodawca... No dobrze, to może inaczej, bo już nie chcę wchodzić w te kwestie prawne. Co będzie dalej? No bo zakładam, że jest tak, że pani prezes, czy znaczy pani profesor Małgorzata Gersdorf uważa siebie za pierwszego prezesa. Większość, a właściwie wszyscy posłowie opozycji i większość prawników też tak uważa i większość sędziów Sądu Najwyższego. Ustawodawca większościowy tak nie uważa. I co się dalej będzie działo? No, będziemy dalej mieli taki spór. Moim zdaniem spór trwający. A co, będziemy mieli dwóch pierwszych prezesów? No ja bym nie chciał takiej sytuacji, aby była wojna o biurko w gabinecie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. To znaczy tych scenariuszy jest bardzo wiele. Począwszy od kwestii związanych ze zgłaszaniem kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Musi być powołana grupa nowych sędziów Sądu Najwyższego z racji na przejście w stan spoczynku części sędziów Sądu Najwyższego, ale również na nowy skład. Ustawa przewiduje w tej chwili skład podstawowy Sądu Najwyższego 110 sędziów. Ustawa, którą uchwaliliśmy w piątek, przewiduje, iż wybór kandydatów dla prezydenta, bo to prezydent ostatecznie powołuje pierwszego prezesa Sądu Najwyższego spośród 5 kandydatów przedłożonych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. I aby to zgromadzenie mogło się odbyć i
przedłożyć prezydentowi tą piątkę, musi być co najmniej dwie trzecie składu podstawowego, czyli te dwie trzecie ze 110. Pytanie, czy na przykład tych pięciu będzie przedłożonych, a jeśli nawet będzie przedłożonych i prezydent powoła... Dobrze, a co praktycznie oznacza ten spór z punktu widzenia działania samego sądu, jeśli są tego typu wątpliwości co do tego, kto jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego? Jaki to ma wpływ na z punktu widzenia, nazwijmy to, interesów obywateli, jeśli tak moglibyśmy zapytać o to? To jest przede wszystkim paraliż i zajmowanie się sprawami z punktu widzenia obywateli nieistotnymi. Bo obywatel przychodzi z konkretną skargą kasacyjną, chce, aby Sąd Najwyższy pochylił się nad tą skargą, ewentualnie skargę przyjął albo odrzucił. Natomiast to są kwestie natury organizacyjnej. I ja się bardzo dziwię Prawu i Sprawiedliwości, że tą kopię tłucze o panią pierwszą prezes Sądu Najwyższego. No bo z punktu widzenia czysto praktycznego, pozycja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego jest bardzo ograniczona. Jego wpływ, biorąc pod uwagę, że Sąd Najwyższy też przecież nie rozpatruje merytorycznych spraw, tylko tak zwane zagadnienia prawne, też ma dość ograniczone pole manewru i działania. Dokładnie. Tu bardziej chyba chodzi o kwestie, powiedziałbym, prestiżowe. No, oczywiście pierwszy prezes Sądu Najwyższego, oprócz tego, że no, jest on tym pierwszym sędzią Sądu Najwyższego, a najważniejszym i reprezentuje Sąd Najwyższy, jest przewodniczącym Trybunału Stanu, jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa z mocy Konstytucji, to zgadzam się z panem redaktorem, z punktu widzenia funkcjonowania Sądu Najwyższego, no nie ma takich możliwości, aby realnie wpływać na funkcjonowanie Sądu Prawa, bo to jest de facto Sąd Prawa. I nie rozumiem tego, bo ten spór będzie naprawdę bardzo długo trwał. Za panią pierwszą prezes są sędziowie Sądu Najwyższego. Ta uchwała sędziów Sądu Najwyższego z przełomu czerwca i lipca, moim zdaniem, tutaj była głównym argumentem, głównym orężem walki pani pierwszej prezes o to, aby dalej piastować swoją funkcję. I mamy w tej chwili... A samo zachowanie pani pierwszej prezes. Wyjeżdża na urlop, wraca z urlopu, nagle twierdzi, czy na nim jest, a potem na nim nie jest. Pojawia się w Niemczech na wykładzie, tam opowiada, że będzie prezesem na uchodźstwie, no to chyba nie jest poważne zachowanie. No, to w pełni się zgadzam, przy czym ta sytuacja jest eskalowana przez jedną i przez drugą stronę. Nie chcę absolutnie brać w obronę pani pierwszej prezes za tego typu zachowanie, bo ja bym nie wyciągał na arenę międzynarodową naszych wewnętrznych spraw, bo co ma strona niemiecka, czeska, nie wiem, rosyjska czy brytyjska do wewnętrznych spraw jednego z ważniejszych organów konstytucyjnych państwa, jakim jest Sąd Najwyższy. To oczywiście jest spór, który będzie niestety bardzo długo trwał w mojej ocenie, bo ja nie widzę światełka w tunelu i to jest podstawowy zarzut do twórców ustawy o Sądzie Najwyższym. To znaczy brak jakiejkolwiek wizji, w którą stronę to ma pójść, w jaki sposób będziemy realizować te metody, które doprowadzą nas do celu, który sobie stawiamy. Jak wygląda ten cel? Ja powiem szczerze, patrząc na 5 projektów, a następnie 5 uchwalonych ustaw o Sądzie Najwyższym, no nadal nie widzę tego oglądu, tej wizji Sądu Najwyższego, jaka ma się pojawić, bo te zmiany są naprawdę, powiedziałbym, radykalne. Od kwestii skargi nadzwyczajnej, która była w sposób bardzo szeroki stosowana, potem została bardzo radykalnie ograniczona, łącznie z podmiotami, które mogły wnosić tę skargę. Losowanie składów w sądownictwie powszechnym, w tej chwili z tego się wycofujemy. No to jest takie miotanie się od ściany do ściany. A jak pan poseł ocenia protesty, które miały miejsce w zeszłym tygodniu? Kulminacja nastąpiła w piątek, w czwartek pod Sejmem. Niektórzy posłowie wywozili protestujących w bagażniku, niektórzy protestujący malowali budynki farbą i tak dalej, i tak dalej. Teraz jest tak, że niektórzy z protestujących twierdzą, że byli brutalnie potraktowani przez policję. Policja twierdzi, że zachowywała się wyjątkowo łagodnie. Znaczy, ja bym stanął rzeczywiście po stronie tutaj policji, bo patrząc momentami oczywiście incydentalnie na protestujących, no, zachowują się dosyć agresywnie i patrząc również na tą perspektywę taką czasu, bo te protesty pod Sejmem w zasadzie towarzyszą 8 kadencji Sejmu od samego początku, to jest to grupa w tej chwili naprawdę relatywnie niewielka w stosunku do tego, co było chociażby 16 grudnia 2016 roku. Natomiast jest to grupa bardzo zradykalizowana, bardzo agresywna, posuwająca się do takich rzeczy, które chyba jeszcze nigdy nie miały przed polskim parlamentem miejsca, jak malowanie sprayem po
budynkach Kancelarii Sejmu czy Kancelarii Prezydenta. I zachowanie policji no, zasługuje na szacunek, bo panowie a nie jest zachowują... policja, jest druga też opinia, że policja jest właśnie zbyt łagodna, że tak jest wystraszona tym, że każda bardziej zdecydowana interwencja od razu spowoduje oskarżenia o ja nie jestem specjalistą tak w tej dziedzinie. Podejrzewam, że takie są metody policyjne. To znaczy nie można eskalować, nie można dawać argumentów drugiej stronie, aby jeszcze bardziej wzmocnić tą agresję, frustrację i posunąć te osoby do rękoczynów. No, bo są protestujący, część protestujących się radykalizuje, demonstrantów tak. się radykalizuje, no ale są też przypadki, które tutaj wspomniałem na początku, że niektórzy posłowie, bo się nie wszyscy, ale niektórzy wyraźnie się angażują po stronie tych protestów, no bo jeśli ktoś przewozi w bagażniku, to zakładam, że musi myśleć o tym, co będzie dalej i musi sobie zdawać sprawę, z czego to, do czego to może prowadzić. Są też posłowie, którzy zamieszczają na Twitterze czy na Facebooku informacje, który konkretnie z policjantów kogo zatrzymał i tak dalej. Co pan sądzi o tego typu zaangażowaniu po stronie posłów, już mówię, a nie samych demonstrantów? Ja trochę w inny sposób na to pytanie odpowiem. Dla mnie ta sytuacja to jest taki papierek lakmusowy państwa polskiego. To znaczy, czy jesteśmy nadal państwem z dykty i paździerzu, czy nawet z mokrego kartonu, czy jesteśmy państwem poważnym. Państwo poważne w takiej sytuacji, kiedy parlamentarzysta, ale również obywatel, łamie dwie moim zdaniem normy prawnokarne. Po pierwsze sytuacja zagrożenia życia i zdrowia, bo bagażnik, jak sama nazwa wskazuje, nie służy do przewożenia ludzi, tylko bagażu. A druga rzecz to jest zagrożenie terrorystyczne. Po to jest bramka pirotechniczna, po to jest Straż Marszałkowska, po to jest weryfikacja personalna na podstawie dokumentu tożsamości lub innego dokumentu poświadczającego dane danej osoby, aby z tego skorzystać i wwożenie w sposób nielegalny do jednego, bym powiedział, z bardziej strzeżonych miejsc w Polsce, jakim jest siedziba polskiego parlamentu, Sejmu, Senatu, w którym w sposób nieskrępowany i przy złagodzonym reżimie bezpieczeństwa poruszają się najważniejsze osoby w państwie, członkowie rządu, prezydent, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, to jest zagrożenie terrorystyczne. Ci państwo powinni być z całą skutecznością, determinacją i surowością ukarani. Łącznie z tym, że byłbym zwolennikiem nawet zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu teraz, tej przerwie wakacyjnej, tylko w jednym celu, aby tych państwa pozbawić immunitetu. Czyli tych i posłów, postawić czy posłanki, zarzuty. Które, dokładnie. Tak powiem, to jest, to już nie, naprawdę nie jest głupawa zabawa pana Ryszarda i dwóch pani Joan. To już jest sytuacja bardzo niebezpieczna. Ja rozmawiałem ze strażnikami marszałkowskimi, powiedzieli, że już nie raz było ZO w Sejmie, ale to, co ci państwo wyprawiają, no to jest, to przechodzi wszelkie pojęcie, bo oni w tej chwili już naprawdę zachodzą w głowę, co się jeszcze na terenie Sejmu może zdarzyć. No dzisiaj dwóch panów przywieźli, czy w zasadzie w minioną środę, jednego z KOD-u, drugiego z obywateli RP, ale może za chwileczkę przywiozą jakiegoś sfrustrowanego pana czy panią, którzy będą chcieli się wysadzić w powietrze na terenie Sejmu, albo zranić lub zabić jednego z parlamentarzystów czy jednego z ministrów. No to jest sytuacja, w której państwo powinno z czyli całą skutecznością zadziałać. Te osoby, które to zrobiły, powinny utracić immunitet i powinny stanąć przed sądem z postawionymi zarzutami, tymi, które wymieniłem, związanymi z narażeniem tych panów na utratę życia lub zdrowia, ale również ze względu na bezpieczeństwo. Ja jako parlamentarzysta obawiam się tych państwa, bo uważam, że to są osoby kompletnie nie nadające się do sprawowania mandatu posła. To sobie pewnie by odpowiedziały, że właśnie w sytuacji walki o podstawowe sprawy, imponderabilia, wolność, demokrację, można się posuwać dalej niż normalnie. Tak by brzmiała pewnie ta PPS, odpowiedź. Frakcja rewolucyjna, panu, bo montowanie bomb i zamachy terrorystyczne. Bomby jeszcze nikt nie skonstruował. Ale to jest pójście w tą stronę niestety. Jesteśmy w zasadzie w przedsionku tego typu zachowań w parlamencie. Jeśli państwo polskie nie stanie na wysokości zadania, to do tego może czyli brak reakcji pańskim zdaniem będzie prowadził do, że tak powiem, eskalacji konfliktu oczywiście, i zagrożenia. Oczywiście, ale to jest efekt takiej słabości państwa. Państwo nie reaguje na różne dziwne zachowania parlamentarzystów. Tym państwu się wydaje, że są wyjęci spod prawa, że
zachowanie zwykłego obywatela, który by się czegoś takiego dopuścił. No zadajmy sobie pytanie, gdybym pan redaktor lub ja wprowadził za bramki bezpieczeństwa na lotnisku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie człowieka bez dokumentów i jeszcze, daj Boże, z bronią palną, jakby się zachowała ochrona, Straż Graniczna w takiej sytuacji? Tego robić nie będziemy, ani nawet próbować nie będziemy. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Tomasz Rzymkowski, ruch Kukiz 15. Dziękuję.